Dzień dobry, witam was wszystkich dosyć serdecznie. Na pewno słyszeliście, że słońce jest zdrowe. Tu i ówdzie ludzie mówią, że powinniśmy wychodzić na słońce, ponieważ działa przeciwdepresyjnie, powstaje w skórze witamina D, czyli cholekalcyferol, która zwiększa naszą odporność i generalnie ktoś mi kiedyś napisał, że to nieprawda, że słońce powoduje nowotwory złośliwe skóry, bo kiedyś wiele lat temu to człowiek przebywał poza budynkami, poza samochodami, poza domem, a tych zachorowań na nowotwory złośliwe skóry było mniej, a teraz siedzimy w budynkach, a zachorowalność na czerniaka wzrasta. Dzisiaj odniosę się do tych twierdzeń. Moi drodzy, jakie niekorzystne działanie na zdrowie wywiera słońce? Generalnie musicie wiedzieć, że słońce to nie jest troskliwa gwiazda, która troszczy się o nasze zdrowie. Nie mieszkamy pod jakąś szczęśliwą gwiazdą. Tak naprawdę słońce ma gdzieś, czy my będziemy zdrowi, czy nie. Dlatego, że za ileś tam milionów czy miliardów lat przekształci się w czerwonego olbrzyma i zniszczy życie na Ziemi, tak? Ale zwróćmy uwagę teraz, już przechodząc meritum do tematyki filmu, no to teraz wymienię, jakie skutki, negatywne skutki dla zdrowia powoduje przebywanie na słońcu i generalnie też opalanie się. Po pierwsze, to jest czerniak. Moi drodzy, i tutaj odwołam się do tego, do tego twierdzenia, że kiedyś ludzie częściej przebywali poza budynkiem, poza domem, a rzadziej chorowali na czerniaka. Otóż zwróćmy uwagę, że uważa się, i to jest pewne praktycznie w tej chwili, że promieniowanie ultrafioletowe w zakresie 300-400 nanometrów zwiększa ryzyko powstawania nowotworów skóry, w tym jest to na przykład czerniak, który może się rozwinąć w obrębie już istniejących znamion, bądź może pojawić się na skórze de novo, czyli niezmienionej. Dlaczego? Dlatego, że słońce powoduje przede wszystkim mutacje, tak? Mutacje w obrębie chociażby DNA. No, mutacje są podstawą rozwoju w zasadzie wszystkich nowotworów. Każdy nowotwór złośliwy zawiera jakieś mutacje, tak? I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku słońca powstaje uszkodzenie DNA, powstają tak zwane dimery tymidynowe, czyli dochodzi do destabilizacji nici DNA, połączeń tymina w obrębie nici, co powoduje powstawanie, no, generalnie uszkodzeń DNA. Te uszkodzenia DNA są naprawiane przez pewne enzymy, mianowicie przez polimerazę DNA, przez egzonukleazy, są wycinane, ta nić jest naprawiana, odbudowywana, ale jeżeli tych uszkodzeń jest dużo i zaistnieją jeszcze inne czynniki, no to może dochodzić później niestety do powstawania określonych mutacji, które się kumulują i w efekcie prowadzą również do rozwoju nowotworu złośliwego, w tym przypadku chociażby czerniaka. Trzeba zwrócić uwagę na to, że faktycznie kiedyś może częściej przebywaliśmy poza domem, ale mieć trzeba na uwadze to, że za ryzyko powstania czerniaka uważa się także oparzenia, nawet te przebyte w dzieciństwie, oparzenia słoneczne. Czyli nawet jeśli ktoś wiele lat temu został poparzony przez słońce, to już ma ten czynnik ryzyka zachorowania na czerniaka. Mimo że teraz na przykład siedzimy czy przebywamy w biurach, gdzieś tam w pomieszczeniach zamkniętych, to jednak zawsze przychodzi taki okres, że wyjeżdżamy na wakacje, chociażby na te 2 tygodnie i wtedy korzystamy z tego słońca i to wystarczy, jeżeli my doznamy wtedy oparzenia słonecznego, mocno się opalimy, aby zaimponować po powrocie do pracy, to wystarczy, żeby uruchomić ten czynnik ryzyka związany z czerniakiem, który może się rozwinąć nie od razu, nie w tym samym roku, za jakiś czas. I tak samo, jeżeli jesteśmy już przy nowotworach złośliwych skóry, to nie tylko czerniak, ale jest to również rak płaskonabłonkowy. Jest to także rak kolczystokomórkowy. To są 3 różne nowotwory złośliwe skóry. Przy czym rak podstawnokomórkowy to jest stosunkowo, mówi się, że jest to nowotwór miejscowo złośliwy, charakteryzuje się wysoką wyleczalnością. Natomiast rak kolczystokomórkowy rokuje już dużo gorzej. No a czerniak faktycznie też wiecie na pewno, że rokuje też często źle i niestety nawet pomimo wykrycia takiego czerniaka
nawet na wczesnym stadium, w niektórych jego postaciach, zwłaszcza amelanocytowych, gdy dochodzi do silnego odróżnicowania komórek, atypii, zatracenia przez te komórki zdolności do syntezy melaniny, czasami szybko pojawiają się przerzuty prowadzące do śmierci. A więc nowotwory skóry, czerniak, rak podstawnokomórkowy, rak korczystokomórkowy. To, o czym wcześniej wspomniałem, oparzenia słoneczne, oparzenia skóry. Także uszkodzenie wzroku związane, no, jeżeli chodzi o zapalenie spojówki i rogówki, no to może być to mniejszy problem, odwracalny, ale jeśli na przykład dochodzi już do uszkodzenia siatkówki, naczyniówki, to ten problem jest znacznie większy. I tu wcale nie musimy się opalać. Możemy na przykład takiej tak zwanej śnieżnej ślepoty nawet doświadczyć, przebywając gdzieś w górach, gdzie śnieg odbija światło słoneczne w nasze oczy, prowadząc do uszkodzenia struktur oka, które to uszkodzenie prowadzi do stanu zapalnego i może być nieodwracalne. I w końcu, jeżeli chodzi o słońce, to jest zmniejszenie odporności. I to wiele osób może zdziwić. Może niektóre osoby zaskoczyć. Przecież wydawałoby się, że słońce powoduje zwiększoną syntezę witaminy D w skórze. Witamina D uważa się, że zwiększa odporność. Więc dlaczego słońce obniża odporność? Otóż okazuje się, że promieniowanie słoneczne działa immunosupresyjnie na skórę. W skórze są komórki układu odpornościowego, są tak zwane komórki prezentujące antygen. Do takich zaliczamy na przykład keratynocyty, ale też komórki Langerhansa. I pod wpływem promieniowania ultrafioletowego dochodzi do immunosupresji, dochodzi do nieefektywnej prezentacji antygenu. To może mieć zastosowanie w lecznictwie, są tak zwane fotochemioterapie, są tak zwane metody PUFA, tak? Niekiedy te promieniowanie ultrafioletowe jest stosowane jako immunosupresja, a niekiedy jest stosowane w fotochemioterapii. Ale zwróćmy uwagę na to, że generalnie dominuje tutaj efekt immunosupresyjny słońca, a nie efekt pobudzający odporność związany z syntezą witaminy D. Wiadomo to z literatury, że opalanie się chociażby zwiększa ryzyko występowania opryszczki wargowej wywołanej przez wirusa herpes, czyli u osób, które korzystają ze słońca w większych ilościach opalają się, częstość zachorowań na opryszczkę jest większa, a nie mniejsza. Słońce działa w związku z tym na skórę i błony śluzowe miejscowo immunosupresyjnej, czyli zmniejsza odporność i ten efekt osłabiający mechanizmy odpornościowe przeważa nad efektem pobudzającym odporność związanym z syntezą witaminy D. Moi drodzy, i teraz również zapyta się ktoś mnie, czy jest bezpieczne, czy istnieje bezpieczne opalanie się. Nie, nie ma bezpiecznego opalania się. Nawet jeżeli my uwzględnimy te godziny, no poza godzinami między 11 a 15, nawet jeśli będziemy stosować odpowiednie kremy z filtrem, no to nawet jeśli będziemy korzystać z tego słońca z przerwami, to generalnie bezpieczne opalanie się nie istnieje. Ta opalenizna, która powstaje, już sama w sobie jest mechanizmem obronnym skóry, która wytwarza eumelaninę czy feomelaninę, żeby się właśnie chronić przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Procesy wolnorodnikowe związane z promieniowaniem słonecznym, prowadzące do uszkodzeń DNA, mogą jeszcze trwać po zaprzestaniu narażenia na działanie promieniowania słonecznego. Natomiast efekty związane z rozwojem chociażby chorób nowotworowych skóry mogą uwidocznić się po wielu latach. Tak więc korzystanie ze słońca w celu opalania się nigdy nie będzie zdrowe. Nie ma zdrowego opalania się. Jeszcze jest jeden efekt niekorzystny na zdrowie związany z działaniem promieniowania słonecznego, o którym nie mówiłem. To jest przyspieszanie się starzenia skóry. Ja nie lubię tego pojęcia, ale faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę macierz pozakomórkową, białka pozakomórkowe, tak jak kolagen, elastyna, to wiadomo, tam są to białka, tam nie ma jądra komórkowego, tam nie ma DNA, ale słońce, promieniowanie słoneczne może powodować zmiany w strukturze kolagenu, może zwiększać czy nasilać poprzez te procesy fotochemiczne powstawanie zaawansowanych produktów glikacji białek, w tym przypadku glikacji kolagenu, elastyny, a to również
może prowadzić do rozwoju miejscowego stanu zapalnego, wpływać na strukturę też kolagenu, tak? A więc wpływać na wygląd skóry, zwłaszcza w kontekście pojawiających się zmarszczek. Czy ten proces będzie odwracalny, to też zależy, jaki mamy wiek. Czy ta synteza kolagenu de novo jest efektywna, czy może jest już zaburzona przez choroby przewlekłe, czy chociażby związana z procesami starości. Niestety słońce w tym przypadku może na tę skórę działać bardzo niekorzystnie. Tak więc zwróćmy uwagę, podsumowując ten film, że słońce wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka na wielu aspektach i ten korzystny wpływ związany z lepszym samopoczuciem czy syntezą witaminy D jest tutaj zdecydowanie mniejszy. Jeśli chodzi o słońce, to zwiększa ryzyko powstawania raka podstawnokomórkowego, kolczystokomórkowego, czerniaka, działa immunosupresyjnie, czyli osłabia odporność na skórze, zwiększa ryzyko pojawienia się opryszczki, może prowadzić do uszkodzenia wzroku, może powodować niestety zmiany w strukturze kolagenu, prowadząc do powstawania zmarszczek, czyli że ta skóra wygląda nieefektywnie, staro, tak? No i niestety, tak jak wcześniej tutaj wspomniałem, też opalanie się może jeszcze powodować oparzenia słoneczne, które to w przyszłości mogą zakończyć się chorobami nowotworowymi skóry, czyli wracamy do punktu wyjścia. Ten powszechny mit, że teraz spędzamy dłużej w budynkach, dłużej więcej czasu, a nie chorujemy na czerniaka, nie znajduje praktycznego uzasadnienia, gdyż tak jak powiedziałem, wystarczy jedno oparzenie słoneczne gdzieś w ciągu roku, w ciągu tego tygodnia czy dwóch tygodni, podczas których mieliśmy narażenie na wysokie dawki promieniowania ultrafioletowego, żeby się w cudzysłowie załatwić. Tak więc, moi drodzy, myślę, że ten film da Wam wiele do myślenia. I tutaj jeszcze na koniec taka mała dygresja, tak? Bo jak widzicie, cały czas odkrywamy coś nowego. Mnie się na przykład wydaje, że mój teść, któremu wszczepiono rozrusznik serca, no to ta operacja nie została przeprowadzona profesjonalnie, gdyż za każdym razem, gdy kichnie albo zakaszle, to przełączają się kanały w telewizorze. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!